Janek, pokonujemy Skrę Częstochowa 5-0. Wyciągnęliśmy wnioski na pewno po tym meczu w Łęcznej, bo tam też stwarzaliśmy sobie sytuację, natomiast no, dziś byliśmy chyba do bólu skuteczni. No tak, strzeliliśmy dzisiaj 5 bramek, zagraliśmy bardzo dobry mecz. Uważam, że pierwsze pół godziny było średnie z naszej strony, aczkolwiek później z minutami też się rozkręcaliśmy i w sumie mogło się skończyć 6, a nawet 7-0, ale no taka jest piłka. No, fajnie to dzisiaj wyglądało i oby za tydzień, za dwa tygodnie i przez całą rundę tak to wyglądało, no bo tak chcemy grać w piłkę. Ponad 2 lata czekałeś na bramkę, jeśli chodzi o ligowe boiska, te ostatnie trafienie przeciwko Warcie Poznań. Dziś te bramki chyba nie były przypadkowe, bo rozegranie rzutu rożnego to jest to, nad czym pracowaliśmy tak naprawdę od sparingu z Widzewem Łódź. I ta twoja bramka, no chyba widziałeś, że bramkarz jest wysunięty i doskonale uderzyłeś. No tak, przed rzutem rożnym Anton do mnie podszedł i wiedziałem od razu, że będzie grał na mnie. No a ta druga bramka, no to... Popatrzyłem na bramkarza, gdzie jest, widziałem, że jest na linii 16 metra, stwierdziłem, uderzę. Od razu przy uderzeniu czułem, że to będzie dobry strzał, więc fajnie, że taka bramka i fajnie, że pierwszy raz strzelam na stadionie w Tychach. Przed tym spotkaniem mogliśmy oczekiwać, że to my będziemy głównie prowadzili grę, natomiast no, były takie fragmenty, że to Skra grała w ataku pozycyjnym. Taki był pomysł, żeby tą Skrę trochę zaskoczyć, czy po prostu zmusili was tym na boisku? No tak jak mówię, pierwsze pół godziny trochę za bardzo oddaliśmy inicjatywę. Uważam, że za mało braliśmy ciężaru gry na siebie, aczkolwiek po 30 minutach totalnie inny zespół. Zaczęliśmy czuć piłkę, zaczęliśmy grać szybciej na 1-2 kontakty, więc można powiedzieć, że te pierwsze pół godziny lepiej grała Skra, no tak moim zdaniem, aczkolwiek później strzeliśmy 5 bramek i to taka jest piłka, że to my jesteśmy dzisiaj, wychodzimy zwycięsko. Janek, ważne zwycięstwo, tutaj idzie Sebastian Iczak, no wyściskałeś go zarówno po tym pierwszym trafieniu, jak i drugim, no bo też na pewno trochę ci pomógł tutaj w GKS-ie Tychy. Nie, no tak, zawsze trener Iczak mi pomaga już kilka dobrych lat, zawsze się trzymamy, zawsze słucham jego rad, czy też byłem w Gdańsku, czy też na kadrze, czy jestem tutaj, zawsze te rady są pozytywne i dobre, więc idę dalej tym tokiem, z trenerem się da bardzo dobrze rozumiemy i bardzo dużo mi pomaga, a obiecałem, że jak strzelę pierwszą bramkę w Tychach, no to będzie dedykowana dla trenera Iczaka. Teraz takim słowem klucz jest chyba regularność, bo jej mocno brakuje. Jeśli chcemy myśleć o tych miejscach czołowych, no to musimy zacząć regularnie punktować. No dokładnie, potrzebujemy złapać jakąś dobrą serię bez porażki. Uważam, że dzisiaj pokazaliśmy nasze DNA, jak chcemy grać w piłkę, graliśmy ofensywnie, zagraliśmy na zero z tyłu. Szkoda, bo w Łęcznej też wydaje mi się, że prowadziliśmy tą grę, aczkolwiek byliśmy mniej skuteczni. No dzisiaj skuteczność po naszej stronie. Pięknie jało w bramce, my bardzo dobrze w ofensywie, obrona super, pomoc super. Uważam, że wszystko na plus. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.